Dwa pytania możemy chociaż? Możemy. Porozmawiamy. Trzebam się z wami się przywitać, będę was widział na co dzień. Muszę zostawić coś na później. Witam. Dziękuję. Dobre. Chodzisz, no marzenia są olbrzymie, ale pierwszym celem jest wyjście z grupy, a co będzie później, to będziemy wtedy myśleć. Czego się spodziewacie w Rosji? No na pewno lekko nie będzie, na pewno będzie to ciężki turniej, bo w sumie to są najlepsze ekipy z całego świata. No ale my ze swojej strony będziemy starać się zrobić wszystko, żeby sprawić jak najwięcej radości naszym kibicom. Ja walczę o swoje. Jestem od 3 lat w tej drużynie i znam też swoją wartość. Wszystko udowodnię, mam nadzieję, w Armomowie. To właśnie walczysz o swoje, czy jesteś pewien już, że pojedziesz do Rosji? Pewien nie, no. Bo 30 lat na ciebie. 32. Cieszę się, że mnie, ja wiem o tym, ale to też pierwsze jest forma boiskowa rządzi, a później dopiero funkcjonowanie drużyny. A w Rosji na co liczycie? Na to, co kibica. Im dłużej, tym lepiej. No. Walczy sobie miejsce w składzie na wyjazd do Rosji? Oczywiście, że liczę. Gdybym nie liczył, to by mnie tutaj nie było. Każdy z nas pewnie liczy na to, że się znajdzie w tej reprezentacji. Na razie skupiam się na tym, żeby dobrze się pokazać w trenerowi, a tego odbywam trener, decyduję i liczę. Jak typujesz obsadę w bramce? O Jezus, Maria, już? Już. Nie, zobaczymy, no. Będziemy trenować, będziemy walczyć i zobaczymy, co trener zdecyduje. Lecimy. Odpowiedział. Można na jedno zdanie? Jedno zdanie. Na konferencję.